Marcin Wiko, dzień dobry, to jest poranna rozmowa w telewizji w Polsce.pl. Dziś 10 kwietnia, a więc 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ze mną Paweł Kurtyka, syn świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie Pawle. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. 8 lat, długie lata. Jakie to były dla pana lata, dla pańskiej rodziny bez ojca? Ja myślę, że przede wszystkim lata trudne, dlatego że w odróżnieniu od powiedzmy sytuacji, w której po prostu traci się bliską osobę, ten cykl wygląda w jakiś sposób normalny, a to znaczy no, na początku jest ból, później on z upływem czasu mija i w końcu następuje powiedzmy jakieś tam pogodzenie się z tą stratą. No u nas dochodził kontekst bardzo mocnego sporu politycznego i bardzo mocnych emocji negatywnych, które temu towarzyszyły. Kontekst takiej no, wręcz nienawiści części społeczeństwa w stosunku do nas. Trochę ostygł po 8 latach ten kontekst? Czy jakie nie wydaje mi się, żeby bardzo ostygł. Oczywiście on być może nie jest tak napięty czy tak mocny jak w chwili, gdy ten spór był znacznie ostrzejszy. W tym momencie jednak to jest znacznie bardziej wyłagodzone i ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Jednak to w dalszym ciągu gdzieś istnieje i no, utrudnia jakby osobiste zmierzenie się z tą tragedią. Także no, mam niestety takie poczucie, że ta sprawa jest bardzo trudna dla wielu rodzin ofiar. My w jakiś sposób sobie staramy z tym radzić. Jedni się całkowicie wycofują, w ogóle zupełnie nie chcą mieć nic wspólnego z tym publicznym wymiarem tej tragedii. Inni wręcz odwrotnie są bardzo aktywni. To jakby każdy chyba też akurat z tą częścią, która jest bardzo nietypowa, inaczej się mierzy. Te rodziny są różne, tak jak różne były te osoby, które leciały wraz z prezydentem do Katynia. Jest coś takiego jak wspólnota rodzin smoleńskich? Macie ze sobą kontakt, porozumienie? Nie wydaje mi się, żeby coś takiego istniało. Jest tak, że pewne grupy istnieją, no przykładowo moja mama wraz z grupą osób założyła Stowarzyszenie Katyń 2010, które do dzisiaj istnieje, ma upamiętniać te ofiary. Ale to nie jest tak, że to jest środowisko jednolite, że to jest środowisko, które w jakiś sposób trzyma ze sobą kontakt. W ten sposób bym tego nie określił. W 2010 roku pan miał 19 lat. Z jednej strony to jest 20. Już dorosły, 20 lat, dorosły mężczyzna, ale może to jest właściwie ten wiek, kiedy mężczyzna ojca bardzo potrzebuje. Jak pan mówił pan o tym osobistym zmierzeniu się z tragedią? Jak pan odczuwał to wtedy, jak pan odczuwa to teraz? To rzeczywiście było trudne. O tyle prostsze niż w przypadku mojego brata, który jest 9 lat ode mnie młodszy, że jednak człowiek wtedy był bardziej ukształtowany. No i też ten okres, w którym tata był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, jakby pomagał sobie radzić też z tym wymiarem publicznym tej sprawy, no bo my byliśmy generalnie przyzwyczajeni w jakiś sposób do tego, że trwał na niego permanentny atak ze strony niesprzyjających środowisk. A choćby obecność mediów wokół waszej tak, rodziny, tak, prawda? Dokładnie, więc to nie było dla nas takim szokiem w tym aspekcie. Natomiast no, w tym aspekcie osobistym, no to jest gigantyczna strata ze względu na to, że traci się osobę bliską, pewien autorytet, wsparcie, w jakiś sposób kontakt. No, jest to niepowetowane i to jakby jest taki bardzo indywidualny wymiar, no, która też przeżywa każda osoba, która traci kogoś bliskiego, członka rodziny, czy to w wypadku samochodowym, prawda, czy w takim jak tutaj. No, dla mnie ojciec był osobą wyjątkową, bo łączył w sobie z jednej strony taką takie, jak on to nazywał, dowodzenie poprzez przykład. To znaczy rzeczywiście był bardzo aktywny i swoją działalnością chciał pokazać, jak powinno się postępować. Z drugiej strony osobą, która z jednej strony łączyła bardzo daleko idącą wiedzę, no, profesorem,
historii. I z trzeciej strony też taką postawę propaństwową na zasadzie, że pewne rzeczy można zrobić, nie tylko teoretyzując. No a nas też uczył poprzez różne opowieści, czy poprzez ten swój przykład, no jak należy postępować w życiu. No i mnie udało się więcej tego jakby łyknąć, w cudzysłowie, więc się cieszę, ale no, w trudnym okresie życia tak naprawdę. Zresztą każdy okres chyba jest trudny. To prawda. Marta Kaczyńska w wywiadzie dla Tygodnika Sieci mówi nam, że jej rodzina bez dziadków, bez pary prezydenckiej jest jak taki płynący okręt, ale on jest trochę przechylony. To jest taka wyrwa, która na każdej rodzinie zostawia ślad, szczególnie tutaj, kiedy brakuje ojca i mama tak naprawdę musi ojca i matkę zastąpić w jednym momencie. No na pewno tak. Ja myślę, że każda rodzina, która mierzy się z taką tragedią, że tej osoby bliskiej nie ma, nie jest to związane z naturalną koleją rzeczy, w sensie taką odchodzeniem ze względu na przykład na wiek już podeszły, bo tu nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, tutaj jest nagłe i tragiczne i to są ludzie, którzy są w sile wieku, pełni pasji, jeszcze mogliby bardzo wiele zrobić. 50 lat to... Tak. Dokładnie, więc to jest taki okres, kiedy już człowiek doszedł do jakiegoś tam pewnego poziomu doświadczenia i umiejętności, mógłby coś zrobić i nagle ta linia zostaje przerwana. No i natomiast ten przechylony okręt, który tu się pojawił, on jest bardzo wymowny i też do mnie przemawia, się z tym zgadzam, z tego względu, że to jest taki ciężar, który gdzieś tam na tej jednej burcie istnieje i on już z nami, podejrzewam, zostanie do końca życia, jakby zarówno ten wymiar osobisty, ale też ten wymiar tego, powiedzmy, konfliktu społecznego, który istnieje wokół tego wydarzenia. Ja czuję się w każdym razie taki obciążony tym ciężarem dodatkowo ponad to, co wynika po prostu z takiego ludzkiego wymiaru. Pomnik dziś na Placu Piłsudskiego zostanie w Warszawie odsłonięty. Pomnik wszystkich ofiar 96. Andrzej Melak w ostatnich wypowiedziach mówi, że to będzie pomnik, który wystudzi emocje. Z drugiej strony są też rodziny, które mówią, że wręcz przeciwnie, że to będzie kolejny podział. Jak pan ocenia tę sytuację? To znaczy, ja uważam, że pomnik wszystkich ofiar katastrofy to jest pomnik, który powinien jednoczyć. To znaczy, bardzo... Wydaje się to oczywiste, tak, prawda? Bardzo pomnik nieodpowiedzialnym jest próba akurat w tym kontekście pogłębiania, czy też w jakiś sposób konfliktowania tego podziału politycznego, co jest niezrozumiałe zarówno z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego i społecznego, jak i po prostu też politycznego. No, wydaje się, że chyba nikt na tym nie jest w stanie zyskać, prawda? Bo każdemu powinno zależeć, żeby no, pokazać, że jednak jego wszystkich, to pamiętamy, tam byli ludzie ze wszystkich opcji politycznych, z bardzo różnych środowisk. Są wymienieni alfabetycznie, bez wyróżnienia żadnego nazwiska. Widzimy teraz to na obrazku przed odsłonięciem, ten pomnik na Placu Piłsudskiego, to są zdjęcia na żywo. Tam rzeczywiście na tym pomniku nikt nie jest wyróżniony, to jest pomnik 96 ofiar. Tak, ja myślę, że to rzeczywiście jest bardzo ważne dla wszystkich rodzin, z tego względu właśnie, że ta, powiedzmy, uniwersalizm śmierci tutaj wybrzmiał. Zrównanie, bo jednak jest tak, że w tym codziennej narracji czy debacie no, bardzo jest podkreślany oczywiście prezydent i kilka może jeszcze osób, ale dla pozostałych zostaje trochę mało miejsca jakby w przestrzeni pamięci i to jest bardzo, bardzo istotne, żeby też pokazać, że ci ludzie, lecąc tam w tym samym celu, w celu oddania hołdu ofiarom Katynia, no przez to są po prostu równi i dlatego też to powinno być czymś, co jednoczy. Też żałuję, bo była wcześniej taka inicjatywa, czyli Pomnik Światła, w stosunku do którego chyba z różnych stron, jeżeli chodzi o rodziny, padały bardzo pozytywne wypowiedzi. Tak, tutaj aprobata była. Tak, zarówno ja, jak i na przykład no, powiedzmy z tej politycznej trochę drugiej strony, czy Barbara Nowacka, prawda, czy inne osoby, one się zawsze pozytywnie o tym pomniku wypowiadały. To miał być pomnik na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim, czyli tak jak się mówiło, to miejsce, które Polacy wybrali, aby swoją żałobę wtedy w 2010 roku przeżywać. Więc pytam o Plac Piłsudskiego. Czy to jest dobre miejsce? Na pewno jest to godne miejsce w Warszawie i bardzo reprezentacyjne oczywiście.
oczywiście, ale to jednak nie jest krakowskie przedmieście, o którym się od samego początku mówiło. No to trudno z tym dyskutować w sytuacji, kiedy to już jakby stoi, prawda? Oczywiście uważam, że ta idea pomnika światła była zarówno z architektonicznego punktu widzenia, jak i z symbolicznego lepsza. Natomiast dobrze, że doszło do tego upamiętnienia w ogóle, bo przecież to niesamowite, że aż 8 lat trzeba czekać na pomnik, który powinien właśnie być czymś, na czym zależy każdej osobie w Polsce, no z tego względu, że to jest pewne uniwersum, tak? To jest pewna treść, która jest jednaka dla wszystkich, więc powinno wszystkim i opcjom politycznym, i obywatelom zależeć na to, żeby po pierwsze to powstało szybko, z tego względu, żeby spór o to się nie przeciągał, a po drugie, żeby po prostu tych ludzi w jakiś symboliczny sposób upamiętnić i jakiś tam rozdział zamknąć, no bo przeciągający się spór o to, gdzie, co, jak, w jakiej formule, w jakiej architekturze i tak dalej, no niczemu absolutnie nie służył. To jest pomnik uniwersalny, pomnik dla wszystkich. Teraz chciałem troszkę porozmawiać o upamiętnieniu pana ojca konkretnie. Takie przykłady, które przychodzą mi na myśl, na przykład Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich imienia Janusza Kurtyki, czy też Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki, albo Fundacja Janusza Kurtyki. To są takie pomniki małe, albo właściwie wcale nie małe, bardzo właściwe dla tego człowieka, dla naukowca. No tak, rzeczywiście. Tutaj jest kilka takich przestrzeni, obszarów, na które mojemu ojcu zależało bardzo szczególnie. Bardzo szczególnie zależało mu na tym, żeby ludzie poznawali polską historię, i on był osobą, która jako jeszcze dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej inicjowała pewne pionierskie, tak naprawdę, jak na instytut, prace czy współpracę w ramach tutaj krakowskiej przestrzeni, akurat z Dziennikiem Polskim, po to, aby historycy IPN-u publikowali pewne teksty i tą wiedzę wypuszczali w przestrzeń społeczną. No to był początek XXI wieku, więc wtedy takie inicjatywy czy takie akcje, które dzisiaj wydają nam się oczywiste, no nie były popularne. Ta narracja o polskiej historii wyglądała zupełnie inaczej. To była totalna dominacja przecież tego obozu postkomunistycznego, tej historii, która jakby grubą kreską odkreślała PRL od dzisiejszej rzeczywistości. To było dla niego bardzo ważne. I stąd na przykład pierwsza z nagród, czyli Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nagroda właśnie dla osób, które chcą mówić prawdę, chcą w jakiś sposób na przekór, pomimo pewnym tendencjom czy narracjom, dochodzić do prawdy. No jest bardzo właściwym i ważnym, wydaje mi się, tutaj upamiętnieniem. Podobnie jak Centrum Edukacyjne IPN-u, które no jest po to, żeby edukować społeczeństwo, prawda? Przeróżne rzeczy tam się dzieją w tym centrum edukacyjnym, a podczas wręczenia nagród w SDP pan powiedział krótko, przytoczył słowa swojego ojca: piszcie po prostu tak, jak było, piszcie prawdę. Tak, dokładnie. Znaczy ojciec był z krwi i kości naukowcem, mimo że przypisywało mu się różne epitety. Jego to bardzo bolało, bo on nie czuł się ani ilustratorem, ani inkwizytorem, tak jak Tygodnik Gniego kiedyś zobrazkował na jednej ze swoich okładek. On się czuł naukowcem, czuł, że trzeba napisać prawdę o polskiej historii, czuł, że jest bardzo wiele środowisk, tak jak środowiska żołnierzy podziemia antykomunistycznego, które nie wiem, wtedy, kiedy on pracował w IPN-ie, były absolutnym marginesem, to oni jeszcze byli wtedy bandytami, zupełnie nie w żaden sposób niedocenionymi przez polskie państwo. Trzeba to wyciągnąć, trzeba opisać prawdę, zdeanonimizować, pokazać fakty. Jakby to było dla niego bardzo ważne. I tak samo bardzo ważne dla niego było to, aby promować polską historię na Zachodzie. Za jego czasów pewnie powstały pewne takie pierwioski czy przesłanki tego typu akcji, chociażby ten słynny album First to Fight, to przecież był też jego pomysł, inicjatywa. I my w ramach Fundacji Janusza Kurtyki, jako rodzina tak naprawdę i grupa współpracowników, którzy z nami kooperują, właśnie ten postulat chcemy podnieść, no bo nagroda, którą przyznajemy, polega po prostu na tym, że książka jest tłumaczona, naukowa, która zostanie wybrana w procedurze i wydawana za granicą, tak żeby dotrzeć z tym przesłaniem. Żeby owoc tej pracy tak, był po prostu widoczny. Na zewnątrz. I to myślę, że to jest ważne z tego względu, że tata by tego po prostu chciał. Panie Pawle,
takie pytanie, komentarz Jacka Karnowskiego na w Polityce mówi o tym, że testamentem Smoleńska jest nie tylko godne upamiętnienie ofiar, ale z tego ma wyniknąć coś więcej. Ma wyniknąć taki jakby bodziec do naprawy Polski, do poważnego wezwania do głębokiej przebudowy Polski. Co według pana po Smoleńsku zostało takiego pozytywnego, jeżeli można w ten sposób powiedzieć? Ja mogę powiedzieć o moim jakimś tutaj wymiarze, bo ja bardzo się utożsamiam akurat z tego typu zdaniami. To już w 2010 roku właśnie jako ten 20-letni chłopak stwierdziłem, że to nie może być tak, że z tego wyniknie tylko tragedia i śmierć, i chciałem, żeby wyniknęło coś dobrego, też pewna jakaś inspiracja. Założyłem stowarzyszenie wówczas Studenci dla Rzeczypospolitej. Po 4 latach, kończąc bycie prezesem, to było stowarzyszenie, które miało 200 członków, działało w 10 miastach akademickich, właśnie prowadziło debaty, organizowało spotkania, inspirowało debaty o historii, o stanie polskiego państwa wśród młodych ludzi, i też no, przyczyniło się w jakiś sposób do tego, że dzisiaj światopogląd, powiedzmy, konserwatywny czy patriotyczny jest bardziej popularny w młodym pokoleniu niż był, kiedy zaczynaliśmy. To jest dla mnie taki przykład właśnie aktywnego działania konstruktywnego. No i oby takich rzeczy było jak najwięcej. Też takie rzeczy istnieją, bo różni ludzie podejmowali różne aktywności. Też w społeczeństwie polskim dokonał się pewien taki, można powiedzieć, renesans aktywności obywatelskiej. Ona miała różne odcienie, bo miała i blaski, i cienie tej aktywności, można wymienić, ale jednak to był no, niesamowity impuls. To prawda, od wielu osób słyszę, że to po 2010 roku, po kwietniu, ruszyły do jakiejś aktywności, tak? Jak ją później oceniamy, to jest inna sprawa. Panie Pawle, żeby zamknąć pewien etap, to potrzebowalibyśmy się dowiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się w Smoleńsku. Wydaje mi się, że to rozchwianie, te podziały są ciągle mocne i aktywne właśnie dlatego, że tak naprawdę nie wiemy. Czy pan czeka również na jakiś ostateczny werdykt, czy to prokuratury, czy też podkomisji smoleńskiej, czy takie cząstkowe raporty, to jest coś wskazanego w tym momencie? No, w jakiś sposób jest oczekiwanie, że te zespoły będą wypuszczać pewnego rodzaju dane. Natomiast ja uważam, znać o tym, co robią. Tak? Tak, natomiast ja uważam, że co może zamknąć jakby ten spór, to jest to, żeby to było w niepodważalny sposób przyjęte przez znaczącą część społeczeństwa. Żeby to było w niepodważalny sposób, w ten sposób przyjęte, to muszą wystąpić tak naprawdę dwie rzeczy. To znaczy, musi to zostać pokazane nie na wiarę, na zasadzie, że jakiś tam polityk czy ekspert X mówi, było tak i tak. A dziś jest kolejne badanie, czy to wierzy pan w zamach smoleński? Tak, no właśnie, właśnie słowo wiara jest absolutnie nieodpowiednie tutaj, bo tutaj nie ma co wierzyć, tylko to trzeba dowieść po prostu naukowo i pokazać w taki sposób w tym raporcie, żeby on mógł zostać przeczytany przynajmniej w ramach jakiegoś streszczenia, które nie są tezą czy zestawem tez i wniosków, ale przede wszystkim zestawem wynikania takiego logiczno-matematycznego, że z tych a tych faktów wyciągamy takie a takie wnioski, tak żeby ludzie rzeczywiście mogli o tym przeczytać i każdy z nas mógł indywidualnie to rozpatrzyć. To jest dlatego ważne, że wokół tej katastrofy było straszliwie dużo manipulacji i kłamstw. Ja sądzę, że nikt dzisiaj w Polsce, albo bardzo mało osób, będzie brało coś po prostu na wiarę. Każdy musi no po prostu włożyć ten palec, prawda, jakby odwołując się do tej biblijnej historii świętego Tomasza w ranę i sam się o tym przekonać. To, o czym pan mówi, to chyba rzeczywiście był taki mechanizm celowy, tak? Zarzućmy szczegółami, szczególnie technicznymi, których ludzie nie do końca rozumieją, nie do końca potrafią je zweryfikować, po to, żeby gdzieś to wszystko się rozmyło. No tak, no tutaj jest jeszcze drugi aspekt, który musi też zaistnieć, mianowicie międzynarodowe potwierdzenie wyników tych badań. My jako też pewna część rodzin od początku tak naprawdę o to apelowaliśmy. Tutaj można chociażby przypomnieć te 300 tysięcy podpisów, które kiedyś zostały zebrane w celu jakby podniesienia tego tematu na agendę. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że droga do zakończenia
tego sporu o przyczynę leży po prostu w bardzo rzetelnym badaniu, umiędzynarodowieniu i przedstawieniu tego w takiej formie komunikacyjnej tego raportu, żeby była z jednej strony bardzo przekonująca i pokazująca drogę myślenia tych, którzy badali raport, a z drugiej strony też strawna, to znaczy nie operująca językiem wzoru matematycznego, tylko pewnego uniwersum, które no, musi być tak, przyjęte przez społeczeństwo. Właśnie wydaje mi się, że największą trudnością, przynajmniej dla mnie osobiście, to są ci wszyscy pośrednicy, którzy przekazują te fakty. No bo każdy z tej puli danych coś sobie wyciąga bardziej, coś wykreśla, prawda, ten przekaz, zależnie którą gazetę weźmiemy, no to jest w jakiś sposób inaczej podany. No tu najlepszy przykład, przecież już taki skrajny, ale no to historia tego kłamstwa, bo tak to należy nazwać, które miało miejsce z generałem Błasikiem i tego, że miał spożywać alkohol na pokładzie, co było wielkim newsem, a potem, gdy okazało się, że to jest nieprawda i zostało to dowiedzione i potwierdzone, no to jakby ten news już taki duży nie był, prawda? No tak, więc dementi zawsze jest mniejsze niż news, a to był hit, pijany generał naciskający na pilotów, którzy musieli zejść. Panie Pawle, dzisiaj 10 kwietnia, 8 rocznica. Jak by pan sobie życzył, żeby ten dzień wyglądał? Jacy dziś powinniśmy być dla siebie? No zdecydowanie jakby jestem przeciwnikiem mówienia o wszystkim tym, o czym można mówić w każdy inny dzień. To znaczy w każdy inny dzień można mówić o przyczynach, w każdy inny dzień można mówić o jakiejś perspektywie takiej socjologicznej społeczeństwa polskiego, o tym konflikcie. W każdy inny dzień można podnosić to, jak to zostało podniesione, czy projekt pomnika jest odpowiedni, czy nieodpowiedni. Natomiast dzisiaj przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy, przynajmniej ja tak bym chciał, skupiać się na z jednej strony takich wspomnieniach, z drugiej strony na po prostu takim upamiętnianiu. Na zasadzie, jeżeli ktoś czuje potrzebę, to może robić, jeżeli nie czuje, to nie, ale właśnie to wydaje mi się, czego bardzo rodzinom potrzeba, to takiego zmniejszenia poziomu hejtu, można tak to obrazowo ubrać słowa, tak. Niech taki będzie ten dzień. Paweł Kurtyka, syn świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa IPN, który zginął w Smoleńsku, był gościem telewizji w Polsce.pl. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a my wracamy za chwileczkę po przerwie, kolejna część programu. Dziś, tak jak mówiłem, 10 kwietnia, 8 rocznica katastrofy smoleńskiej, więc o tym temacie będzie u nas bardzo dużo. Pilnujemy Polski, zostańcie Państwo z nami.